Pomiędzy 18 a 21 kwietnia w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbył się pierwszy sezon 2024 turystyczny rajd motocyklowy na orientację Shooter Rally Breslau przygotowany przez Kontur Poland. Na starcie zameldowało się 36 zawodników z całego kraju na ciężkich motocyklach enduro, podzielonych przez organizatora na dwie klasy, jednocylindrowe i dwucylindrowe o pojemności silnika powyżej 590 cm. Na zawodników czekały trzy etapy, a na każdym z nich próba sprawnościowa rozgrywana na czas w trudnym terenie, gdzie nie zabrakło ciasnych zakrętów, nawrotów, błota i podjazdów. Pierwszy etap rajdu liczył 73 km bezdroży, wytyczonych pomiędzy masywem Ślęży a Świdnicą. Na metę rajdu zawodnicy docierali już po zmroku, a pogoda nie rozpieszczała, co dało się zauważyć na zmęczonych, lecz uśmiechniętych twarzach zawodników. W drugim dniu rajdu zawodnicy i zawodniczki mają do pokonania etap liczący 234 km. Nawigacja na rajdzie odbywa się za pomocą roadbooka. Tu do wyboru jest tradycyjna papierowa rolka do przewiarki lub wersja elektroniczna na tablet lub telefon. Również drugiego dnia nie mogło zabraknąć próby sprawnościowej. Tym razem przydatne okazywały się umiejętności trialowe, a to za sprawą bardzo ciasnych sekcji pomiędzy drzewami, głęboki jar, w którym zlokalizowano próbę, to również inne niespodzianki w postaci licznych korzeni, drzew czy krzaków. Najlepsi zawodnicy potrzebowali na pokonanie dwóch okrążeń mniej niż 1,5 minuty. Tu najlepszy okazał się dwukrotny zwycięzca rajdu North South Poland, Michał Wantoła, a zaraz za nim Szymon Tychlic. Dokładnie tak przejechałeś, jak ci mówiłem, żebyś to zrobił. Po skończonej próbie sprawnościowej zawodnicy mogli się ogrzać i posilić przy ognisku. Każdego dnia w bazie rajdu uczestnicy mogli liczyć na pomoc mobilnego serwisu ogumienia Dziad Borowy z Warszawy. Trzeci, ostatni sobotni etap rajdu liczył 254 km i był najdłuższy w całym rajdzie. Korzystne warunki atmosferyczne sprawiły, iż przejazd ten nie należał do najłatwiejszych. W deszczu i zimna zawodnicy zmagali się z błotem i śliską trawą na całej długości etapu. Był to test zarówno dla ludzi, maszyn, ale przede wszystkim dla delikatnej rajdowej elektroniki wspomagającej nawigację. Ostatnia próba sprawnościowa to prawdziwa błotna przeprawa. Głębokie kolejne pełne wody i błotnej mazi, która zaklejała opony i wszystko, co było ich w zasięgu, nie ułatwiała przejazdu. W takich warunkach rozegrał się ostatni akt rywalizacji. Wygrywali ci, którzy nie wahali się ubrudzić i ostro odkręcali maletkę w swoim motocyklu. Ostatecznie do mety dojechało i zostało zaklasyfikowanych 27 uczestników, 36 startujących w rajdzie. Nie obyło się bez kontuzji, na szczęście wszystkie okazały się niegroźne. W klasie 2 cylindry zwyciężył Wantoła Michał, Wójcik Paweł, Spyszowski Krzysztof. Zwycięzcami w klasie jednocylindrowej zostali Tykwit Szymon, Krawczyk Marek i Gozdek Robert.